Zgodnie z ostatnią obietnicą znowu wbiliśmy się do Kai, do Mateusza, czyli jesteśmy w czeskim Cieszynie. Dzisiaj będą zwierzęta bardzo jadowite, śmiertelnie jadowite, na które w Polsce nigdy nie dostaniecie zezwolenia. I tu w tym worku mamy okularnika indyjskiego albo kobrę indyjską inaczej. Będziemy ją przekładać do nowego terrarium i całą tą manipulację chcemy dla Was nagrać. Jeżeli oglądacie filmy podróżnicze z Indii i siedzi jakiś maharadża i wyciąga kobrę, przed którą gra na flecie, to to jest właśnie ta kobra, okularnik indyjski. Tylko te zwierzęta, które występują w tych filmach, nie wiadomo czemu nie atakują. Ja za chwilę stąd odejdę, bo nie chcę, żeby ta kobra z tego kosza wiklinowego, z tego pudełka wyskoczyła na mnie. I także mogę sobie tu zagrać na flecie na sucho tylko. Ła! Chciała ugryźć teraz. Tak. Powiedz mi coś o jej hodowli. Czy ona też zjada inne węże, czy nie? Tak. Dieta kobry indyjskiej polega na tym, że... Może na wszystko spotka. Żabę, ptaka, węża, jaszczurkę. Powiedzcie mi jeszcze tak. Jeśli spotkałyby się dwie kobry, królewska i indyjska... Bez wątpienia królewska. Królewska pokona i zje indyjską. Czyli można powiedzieć, że kobra indyjska jest wszystkożerna. Ptaki, gryzonie, węże, żaby, wszystko to, co napotka na swojej drodze. Ale teraz wiemy, że chłopcie... Wiecie co, w ogóle myślałem, że nagrywka z kobrą to będzie o wiele łatwiejsza to wam. Zobaczysz, jaka jazda jest, jak wyciągasz 3-metrową królewską. No i teraz widać ten okular. No. Te okulary, które są na kołnierzu. Ale mamy to. Co my to? Bardzo święcony. Wyciągnęliśmy kobrę z worka do pudełka. W tej chwili będziemy przerzucać kobrę do nowego terrarium. Z tym, że ja tradycyjnie wolę się odsunąć, bo życie jest miłe, moje. Także zostawiam kobrę w rękach specjalistów. Kolorystycznie wygląda trochę jak tylko tygrysi granit. No słuchajcie, jak widzę, w jaki sposób się ta kobra zachowuje, to mogę z czystym sercem polecić wszystkim, żeby jednak nie hodowali kobr u siebie w domu, bo to jest podobna zabawa do tego, jakbyśmy sobie parę granatów ustawili na półce w swoim pokoju. Także tylko i wyłącznie specjaliści i do celów naukowych. Was zaliczam oczywiście do specjalistów. Dobra, mimo tych wszystkich śmiesznostek z fletami, to okularnik indyjski to jest jednak z groźniejszych kobr żyjących na świecie. Tak jest. To jest kobra, która zalicza się do tak zwanej wielkiej czwórki południowej Azji. Czyli to jest wąż, który powoduje no, tak naprawdę jedną z największych ilości śmierci. Z tego powodu, że są to zwierzęta, które żyją bardzo blisko ludzkich siedzib, więc ludzie bardzo często wchodzą w kontakt z tym zwierzęciem, czy na polach uprawnych, czy w swoich własnych domostwach, gdzie one wchodzą na przykład w poszukiwaniu gryzoni. Aha, czyli to, że gryzonie trzymają się
korzystają jakby z obecności ludzi, resztek, śmieci i tak dalej, powoduje, tak jest, część, że się tam namnażają, tak, a kobry idą na łatwiznę, tak, przychodzą jest blisko siedzib ludzkich i wyłapują i te gryzonie. Często, tak, i bardzo często przez to... No, a my przez nie, znaczy my ludzie, przez swoją nieuwagę wchodzimy na nie i giniemy w marny sposób. Tak jest. Mhm. Tak to wygląda niestety. A jest jakaś surowica? Tak, jest surowica, natomiast... Jak szybko trzeba ją zaaplikować? Jak najszybciej się da. Nie ma tutaj takiego, no, najlepiej jakby to było zaraz po ukąszeniu, natomiast no, w Azji dostęp do tych szpitali, do surowic jest dosyć słaby, stąd bardzo często no, węże jadowite powodują śmierć po prostu, mhm, bo jest no, bardzo słabe zaopatrzenie medyczne. Czyli im dalej do szpitala, tym większe gorzej prawdopodobieństwo, tak, śmierci. Tak. Tutaj te węże mają jad, to jest głównie neurotoksyna, który powoduje paraliż układu oddechowego, więc raz, że się szybko dusimy, dwa, że też bardzo szybko ustaje praca serca. Dusimy się. Fajnie. Na filmach często są takie sceny, że jest atak jadowitego węża, ktoś bierze potężny nóż i nacina tą ranę. Czy to ma jakikolwiek sens, czy to jest tylko scena filmowa? To jest scena filmowa lub jakiś tam zabobon, który funkcjonuje tak samo jak te zabobony o odsysaniu jadu, gdzie czasami podają, że po ukąszeniu należy odessać możliwie największą ilość. No, jeżeli ta toksyna się dostanie do krwiobiegu, to już jest tak naprawdę koniec. I jedyne, co może nam pomóc, no to albo szczęście pod tytułem suche ukąszenie, tak zwane, czyli ukąszenie, które podczas którego zwierzę nie wprowadza w ogóle jadu, lub po prostu bardzo szybka pomoc medyczna i dostęp do tej surowicy. Czyli jeszcze jedna legenda, która niekoniecznie ma cokolwiek wspólnego z prawdą. Dobra, co jeszcze możemy miłego albo i niemiłego powiedzieć o... Takich miłych rzeczy na pewno możemy powiedzieć, że jest to zwierzę, które jest bardzo szanowane w buddyzmie. Ponieważ jak legenda głosi, właśnie ta kobra to była kobra, która swoim kapturem osłoniła Buddę na pustyni podczas wielkich upałów. I stąd to zwierzę jest w buddyzmie bardzo szanowane. Z jednej strony jest bardzo szanowane i czczone. Natomiast z drugiej strony jest to też zwierzę, które bardzo często jest krzywdzone przez Hindusów właśnie z tytułu tych pokazów z fletem i tego typu różnych innych przedstawień, ponieważ te zwierzęta bardzo często mają zaszywane pyski, żeby nie skrzywdzić tych zaklinaczy węży. Zaklinaczy węży. Tak jest. I no to jest smutne. Dobra. Na pewno można powiedzieć też o tym, że kobry to są bardzo dobre matki, to są zwierzęta, które budują gniazda. Po wybudowaniu tego gniazda ta kobra pozostaje w jego otoczeniu i go pilnuje. W momencie, kiedy jakieś zwierzę próbuje się do tego gniazda dostać, zjeść jajka, to mama kobra przychodzi i odgania potencjalne niebezpieczeństwo dla swojego potomstwa. Aha. Rękawice są atestowane, także spokojnie. Słuchajcie, bo tak podniecamy się tutaj widokiem dużej, groźnej kobry. A teraz mały kontrast, bo to jest efapstra, czyli bardzo, bardzo niebezpieczne zwierzę i Kaja nam tu powie parę słów miłych na temat tego zwierzętka. No miłych albo mniej miłych. Efy to są węże z gatunku, które powodują najwięcej śmierci wśród ludzi na świecie i to jest przypuszczalnie więcej sumarycznie śmierci powoduje taka efa niż wszystkie pozostałe gatunki węży jadowitych razem wzięte. To jest bardzo agresywny gatunek w naturze, żyjący również bardzo blisko ludzkich siedzib, żywiący się głównie gryzoniami, które w pobliżu tych ludzkich siedzib sobie też bytują. One nigdy nie wahają się przed tym, żeby zaatakować, żeby ugryźć człowieka. Dobra, ale to ona powoduje tyle tych śmierci prawdopodobnie z tego powodu, że ma skład jadu jakiś taki, jad jest bardzo silny i ten jad powoduje wykrwawienie się, w związku z czym no, szacuje się, że 90% osób, które nie dostaną na czas surowicy, po prostu umiera. No, więc nie zawsze wielkość i no, jakby pokaz grozy jest równoznaczne z tym, że coś jest naprawdę niebezpieczne. Niekiedy taka żmija
Ja bym powiedział, że w tej chwili ona trochę wielkością przypomina naszą żmijkę zygzakowatą. W ogóle do jakich rozmiarów ona rośnie, ten gatunek? To około 70-80 cm. To jest bardzo mały gatunek. Czyli to jest młodziaczek tutaj, to co mamy. To co tutaj widzimy, to jest 3-letnia samiczka. One rosną dosyć powoli. Ale rozumiem, że ukąszenie bez szybkiej pomocy spowodowałoby śmierć, nawet takiego małego osobnika. Taką charakterystyczną cechą dla tego gatunku jest też w momencie, kiedy ona się czuje zagrożona, a nie ma możliwości na przykład ukąsić, to jest to wydawanie takiego syczącego, grzechoczącego dźwięku poprzez pocieranie łusek o siebie nawzajem. Teraz było słychać. Mhm. Dobra, no i teraz na zakończenie pokażemy jeszcze jedną perełkę, czyli grzechotnika diamentowego, ale żeby tego było jeszcze mało, to jest grzechotnik diamentowy, wersja albinotyczna. No to proszę bardzo, mamy grzechotnika w pełnej krasie. Grzechoczącego. Żyje to gdzie? W Teksasie? Czy? To jest jednak, że żyje głównie na Florydzie. A nie w Czechach? Nie, w Czechach głównie żyje. Żyje głównie na Florydzie. To są grzechotniki, które zamieszkują bardzo często nory żółwi. Weźmiemy Krystanta, on nie będzie grzechotał. Tak, dla porządku. Grzechotnik diamentowy albinos to jest samica, ale odkładamy ją do terrarium, bo przy tym ciągłym grzechotaniu nic byśmy więcej nie usłyszeli. A wyciągniemy samca grzechotnika diamentowego ubarwionego klasycznie. No i tutaj mamy grzechotnika diamentowego samca w klasycznym ubarwieniu. Mam nadzieję, że ten już się nie będzie tak denerwował jak ta albinotyczna samica i będziemy mogli parę słów o tym grzechotniku powiedzieć. A tak. Też hałasuje. Skąd się wzięła nazwa grzechotnik diamentowy, ponieważ wzór, który ma na grzbiecie, ten wąż, układa się w kształt diamentów. Jego nazwa łacińska to jest Crotalus adamanteus. Ten gatunek w naturze żyje na bagnach Florydy w symbiozie z jednym gatunkiem żółwia. Zamieszkują razem z nimi te same nory wykopane przez żółwie. I w dzień, kiedy żółwie są aktywne, te grzechotniki chowają się do ich nór i spędzają tam najcieplejszą część dnia, chroniąc się przed słońcem, natomiast w nocy wychodzą w poszukiwaniu pożywienia i wtedy żółwie wracają do swoich nór. Zdarzały się też przypadki zanotowane, kiedy w tych norach można było znaleźć zarówno żółwie, jak i grzechotniki, ponieważ te grzechotniki nie robią żadnej krzywdy żółwiom. Wszystkie trzy gatunki, które przedstawiliśmy dzisiaj, są wpisane na pierwszą listę zwierząt niebezpiecznych w Polsce. Czyli żadna osoba prywatna nie może ich hodować w Polsce legalnie. A może i dobrze. W naturalnym środowisku bardzo często zdarza się, że kobra królewska spotyka sobie takiego pytona siatkowanego i po prostu go zjada. No jak to jest możliwe, że kobra zjada te węże, skoro one rosną do... No to jest, pyton siatkowany jest najdłuższym pytonem na świecie.
ale w, chociażby na Facebooku krąży takie zdjęcie bardzo popularne, gdzie kobra królewska i pyton siatkowany są w śmiertelnym uścisku. To znaczy kobra królewska ukąsiła pytona i go zabiła, a ten w międzyczasie spludł ją w taki sposób, że ją udusił. Także oba zwierzaki są po prostu na tym zdjęciu martwe. Tak właściwie dzisiaj mieliśmy nagrać materiał o kobrze królewskiej, ale dla kobry zrobimy specjalny odcinek, gdzie kobra królewska będzie solistką.